sejm.tv. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Diagnoza potrzeb społecznych po nieudolnych rządach PiS, a szczególnie brak wsparcia młodych matek chcących łączyć aktywność zawodową z opieką nad dziećmi, jak również ograniczony dostęp do miejsc żłobkowych, spowodował konieczność wprowadzenia rozwiązań wychodzących naprzeciw tym oczekiwaniom. Odpowiedzią na te potrzeby jest rządowy program Aktywny Rodzic, który wszedł w życie 1 października 2024 roku. Ma on na celu wsparcie rodziców dzieci do lat 3, pomagając im pogodzić obowiązki rodzicielskie z aktywnością zawodową. Program ten oferuje 3 rodzaje świadczeń: aktywni rodzice w pracy, tak zwane babciowe, aktywnie w żłobku oraz aktywnie w domu. Program Aktywny Rodzic został wprowadzony, aby rozwiązać kilka kluczowych problemów, z którymi borykają się rodzice małych dzieci. Przede wszystkim są to trudności w powrocie do pracy, wysokie koszty opieki nad dziećmi, konieczność wsparcia dla rodziców nieaktywnych zawodowo oraz wsparcie dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami. Od momentu uruchomienia programu rodzice i opiekunowie składają wnioski o różne formy wsparcia. Z informacji krążących w przestrzeni publicznej wynika, że cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, co świadczy o ogromnej potrzebie wspierania rodziców w aktywnym wychowywaniu dzieci przy jednoczesnym podjęciu lub kontynuacji pracy zawodowej. Program ten stanowi ważny krok w kierunku budowania systemu wsparcia rodziny, który odpowiada na dynamicznie zmieniające się warunki życia społecznego i zawodowego. Rząd przeznacza na ten program też ogromnie dużo pieniędzy. W ciągu 10 lat kwota przeznaczona na ten cel ma wynieść około 65 miliardów złotych. Na ten rok zaplanowano 1,5 miliarda złotych, a w przyszłym roku na realizację programu zabezpieczono około 8 miliardów złotych z budżetu państwa. I moje pytania. Pani minister, jak wygląda faktycznie zainteresowanie tym programem? Które ze świadczeń cieszy się największym zainteresowaniem? I czy można już dzisiaj powiedzieć, że program ten realizuje założone cele? Bardzo dziękuję. Sejm.tv. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.